1 maja, róg Królewskiej oraz Marszałkowskiej. Jesteśmy przed Marszem Nacjonalistów z okazji Święta Pracy 1 maja. Rozmówcą jest Jan Bodakowski, publicysta, paradziennikarz, osoba, politolog. Politolog. Z certyfikatem. I osoba, która sama się nazywa jako Endek. Narodowy demokrata, czyli wolnościowiec z takiej tradycji, bo taką tradycją ruchu narodowego. Ruch narodowy miał tradycję wielonurtową. Byli właśnie endecy, którzy byli najbardziej liczni, jak Roman Rybarski. Oni byli bardzo prodemokratyczni i wolnościowi. No i była tradycja taka marginalna studentów z Politechniki Warszawskiej, z Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowa Radykalna. Oni odrzucali demokrację, ONR, ABC był antydemokratyczny, ale wolnorynkowy, a bardziej na lewo poszedł ruch narodowo-radykalny Piaseckiego, który był antydemokratyczny i taki dość lewicowy. Chciałem się dopytać ciebie, bo masz, myślę, dużo do powiedzenia w kwestiach takich merytorycznych. Jak w kontekście 1 maja wyglądało na przestrzeni historii, jak wyglądała działalność ruchów narodowych? Czy polski ruch narodowy obchodził 1 maja? 1 maja był świętem, które było najbliższe Polskiej Partii Socjalistycznej. I tego dnia właśnie Polska Partia Socjalistyczna, a także ugrupowania kryptokomunistyczne czy mniejszości, ugrupowania lewicowe, mniejszości narodowych świętowały ten dzień. W Polsce nie było takiej tradycji. Nie przypominam sobie z publicystyki dotyczącej historii ruchu narodowego, żeby była taka tradycja. W ostatnich latach się pojawiła w III RP w związku z działalnością autonomicznych nacjonalistów, którzy organizowali takie pochody, bo to jest ruch bardziej taki odwołujący się do wartości socjalnych. I był też swego czasu kilka prób organizowania udanych przez środowiska wolnorynkowe, UPR, od Korwina, takich demonstracji antysocjalistycznych 1 maja. To był bardzo dobry pomysł, bo to się zawsze dobrze sprzedawało w mediach. Niestety to jest nieorganizowane. Dzisiaj organizuje się pochód Młodzieży Wszechpolskiej. Jestem bardzo ciekawy, w którą stronę pójdzie Młodzież Wszechpolska. Wiemy, że już ONR wydał swoją deklarację ideową. No i niestety... Ale zostajemy jednak przy tym 1 maja. Chciałem się spytać o twoją opinię. Czy na przykład 1 maja nie został zawłaszczony przez PRL? Sądzisz, czy w związku oczywiście, z tym, że 1 maja narodowcy, ja powiem, w jakiej ja dzisiaj chciałbym iść marszu. Chciałbym iść w marszu, który byłby antysocjalistyczny i antyunijny, bo 1 maja to nie tylko dzień, w którym świętują różne ekstremistyczne ugrupowania lewicowe, ale także dzień, w którym Polska zintegrowała się z Unią Europejską i my powinniśmy pamiętać tą datę jako właśnie dzień wielkiej tragedii narodowej i dzisiaj protestować właśnie przeciwko socjalizmowi, przeciwko różnym odmianom marksizmu, neomarksizmu i przeciwko Unii Europejskiej. Czy Jan Bodakowski, Endek, będzie uczestniczyłby w tym marszu? Czy przyszedł tu tylko pełniąc rolę dziennikarską? Zobaczymy, zrobimy parę zdjęć, zobaczymy, czy przepędzą mnie organizatorzy. Na razie idziemy kręcić konferencję prasową. Spotykam swojego kolegę, który jest członkiem Wolnościowej Partii Wolność. Dzień dobry, cześć. Co tutaj robisz? Przejeżdżaliśmy na rowerze z kolegą na siłownię. Czy jesteś przypadkowo, powiedz mi, Janusz, co sądzisz na temat organizacji marszu pochodu 1-majowego przez organizacje nacjonalistyczne? Znaczy, miłość do ojczyzny to jest pogląd, który łączy moim zdaniem wszystkich Polaków, jednak poglądy gospodarcze, socjalistyczne są mi odległe i zdecydowanie nie utożsamiam się z poglądami, które są tutaj głoszone. Czy nie uważasz, że to święto zostało zawłaszczone, skutecznie zawłaszczone przez tradycję PRL-owską, gdzie na takie te święto chodzili ludzie o poglądach socjalistycznych, komunistycznych, na te święto było wstyd pójść normalnym ludziom? No niewątpliwie, żyjemy w Polsce i stara komuna jest już trochę słabnie, ale nadal silna. Jednak ogólnie na całym świecie 1 maja jest świętem socjalistycznym
I to, jeżeli ktoś się podłącza pod to święto, no to mówi, z czym się identyfikuje, co jest drogie jemu sercu. Ja się bardziej identyfikuję z nurtem narodowców, którzy są za wolnym rynkiem, za liberalizmem. No, dziękuję. No, dzięki, hej. Ty też jesteś pion. Rozmawiam z Maćkiem Porębą, znanym w TAK TV. Dzień dobry, cześć. Oraz? Rozmawiam z Niech się święci 1 maja tym razem. Oraz? Dominik Smielkowski. Tak. Chłopaki, jesteśmy teraz 1 maja, podczas właśnie wyruszył pochód 1-majowy nacjonalistów. To jest taka niespodzianka. Tak. Wy jesteście specjalistami od spraw wschodnich. Jak to wygląda za wschodnią granicą? Czy nacjonaliści też obchodzą 1 maja tam? No ja myślę, że ja osobiście nacjonalistów rosyjskich nie znam, jest ich bardzo niewielu. Poza tym oni są tam, bym powiedział, radykalnie przeciwko władzy, która tam rządzi. Jest bardzo, bardzo niewielu. Jest to parę procent, mniej niż parę procent. I szczerze mówiąc, są nieprzekonywujący, dlatego że jak się ich pyta, a co dalej, to oni nie wiedzą, ważne, żeby zmienić. No to już tak na Majdanie też próbowali i zmienili na gorsze, a nie na lepsze. Święto pracy jest tam oczywiście świętem ważnym, no ono się utrwaliło, ponieważ to był właściwie jedyny dzień wolny do 1965 roku, kiedy wróciło 9 maja, bo 9 maja był tylko obchodzony 3 lata po wojnie. Później Stalin zakazał i przy Chruszczowie nie było i dopiero przy Breżniewie się zaczęło w 65 roku. To była decyzja weteranów wojny, taka ciekawostka. Była taka wielka demonstracja pierwsza w 65 roku. Święto pracy jest bardzo czczone. Myślę, że nie mniej niż przez kilkanaście procent obywateli Federacji Rosyjskiej, związki zawodowe. Dlatego, że tam są różne ruchy, tam jest partia agralna, inne, więc na pewno wszystko zależy oczywiście od tego, czy ktoś chce w tym uczestniczyć. Natomiast no jest to święto bardzo, bardzo ważne dla wielu ludzi, szczególnie w średnim wieku i troszkę starszych. Myślę, że młodzi ludzie podchodzą do tego w różny sposób. Myślę, że jest to też majówka. Proszę pamiętać, że jeżeli w Moskwie się zbierze 5 tysięcy ludzi, tak jakby się w Polsce zebrało 50, tak? Bo miasto ma 11-12 milionów, no więc to jest ta skala, tak? Więc jak się zbiera 50 tysięcy, tak jakby się w Polsce zebrało, powiedzmy, 5 tysięcy. Mówimy o takiej ilości. Kłopot polega na tym, że świadomościowo Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, KPR, no ona mówi, że jest komunistyczna, ale faktycznie ta jest socjalistyczna i socnarodowa, czy socpatriotyczna, bo to jest wielonarodowe państwo, w którym no, ogromna jest ilość nie tylko Rosjan. Mówimy tutaj o etnicznym pochodzeniu, bo to był zawsze Tygiel, wschód, zachód, północ, południe, w związku z tym ludzie mają różne pochodzenie. Myślę, że to święto jest tam ważne i to święto w tej chwili jest już bardziej świętem związanym ze świętym Józefem, patronem ludzi pracy, tak? I bardziej się chyba nawiązuje do tradycji socjaldemokratycznej. No a przypominam, że to jest bardzo ważne święto na przykład w Szwecji, Norwegii, Finlandii, dla sporej części w Niemczech i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, we Włoszech, w Hiszpanii to święto jest obchodzone przez dużą ilość ludzi. Więc przyporządkowywanie tego święta tylko marksizmowi, lenizmowi, stalinizmowi, etc., no nie jest słuszne. Jak najbardziej uważam, że święto pracy, czyli pracowników, nie pracodawców, no, powinno być, bo ono powinno przypominać ludziom, którzy posiadają środki produkcji, jak to kiedyś mawiano, czyli zatrudniają, no bo niewiele wyszło z tego, co opowiadano, takie bajeczki do 2008 roku, że w miejsce miejsc pracy, w przemyśle, w produkcji pojawią się w usługach. Opowiadano, że w Ameryce 80%, opowiadano, że u nas w 50%, 40% bo na takich wykładach socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, jak studiowałem historię. I muszę powiedzieć, że niewiele z tego zostało, bo się okazało, że jak był kryzys 2008-2009 roku, to te kraje, które wszystko sprzedały, te kraje, które poszły w kierunku tylko giełdy, nie miały własnego banku narodowego, jak na przykład Łotwa. Już nie mówię tutaj o Ukrainie, gdzie spadek był średni 30% poziomu życia, mówimy o 2008-2009 roku. No to jest przykład na to, że jak najbardziej przemysł będzie miał znaczenie. Oczywiście trzeba będzie konkurować z Indiami, które chyba mają najbardziej skoncentrowane w tej chwili huty na świecie.
Jest taka rodzina, jest taka firma. Maćku, że ci przerwę, w każdym razie, bo tutaj moim zamiarem było jednak przeprowadzenie krótszej formy. Tak. Pomimo tego, że mówisz bardzo ciekawe rzeczy. Tak. W każdym razie chciałem się skupić akurat na tym obchodzeniu 1 maja przez organizacje narodowe. Tak. Czy nie uważasz, że mimo wszystko te święto w Polsce, teraz przenosimy się do Polski, tak. nie zostało zawłaszczone przez PRL? No jak najbardziej zostały, słuchajcie, zawłaszczone. Odbijanie go w tej chwili, czy jest sens? Słuchajcie, środowiska antyperelowskie, no bo Młodzież Polska jest środowiskiem antykomunistycznym, negującym poprzedni system. To trzeba traktować w inny sposób. Inna była struktura społeczna. Minimum 30% w mniejszym stopniu jesteśmy krajem uprzemysłowionym niż żeśmy byli. Ja nie wiem, czy jesteśmy krajem rolniczo-przemysłowym, czy przemysłowo-rolniczym, to zdaje się jest niezbadane. Natomiast wiem na pewno, że to święto powinno korporacjom ponadnarodowym, czyli globalistycznym, a ta demonstracja jest przeciwko ultraglobalistycznym pomysłom, a więc braku gotówki, chipom, tym, żeby jedna korporacja zatrudniała wiele milionów ludzi na świecie, etc., 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 czyli skoncentrowania kapitału, no żeby w tym mrowisku, które wtedy powstaje, tak, żeby ludzie mogli jednak liczyć na jakieś zabezpieczenia, a nie żeby zarabiali tak marne pieniądze, pracując w supermarketach, a te supermarkety mające obcy kapitał, a żeby one twierdziły, że nic nie zarobiły i przez córki spółki do Holandii czy do innego kraju wysyłały gotówkę, bo wiemy o tym, że tak się dzieje. No tak zostało skonstruowane to najpierw po to, żeby te firmy przyciągać, potem żeby dawać miejsca pracy, a dzisiaj one zmonopolizowały rynek w dużym procencie usług, tym bardziej, że jeszcze ludzie kochają chodzić po tych wielkich powierzchniach i zachwycać się tym podprogowym podawaniem im produktów, obrazów po to, żeby te rzeczy kupowali, czy trzeba, czy nie trzeba. To się stało wręcz modne, trendy, tak? Dobra, więc o to chodzi. Dobra, Maćku, tutaj reżyserka mówi mi, że już powinniśmy kończyć. W każdym razie no, gratuluję ci. Myślę, że jak będzie wakat na stanowisku rzecznika organizacji narodowych, będziesz miał duże szanse, no chyba, że Bóg zapłać, to bardzo miłe, narodowe, czyli propatriotyczne i tak dalej. Twój imidż, powiedzmy, taki wschodni może trochę przeszkadzać. Dlaczego? Słowianie, Polacy, inne narody, które chcą z nami się przyjaźnić. Ja przypominam, że jest takie stare hasło z Sokoła, Związku Gimnastycznego Sokół. Ostatnie 5 zdań. Skrzydło bratu szponem wrogowi. To wystarczy. Dzięki. Proszę. Wszystkiego dobrego. Młodzież Wszechpolska zorganizowała nacjonalistyczny marsz 1 maja. No, czy to jest dobry ruch, to się trzeba mocno zastanowić. Marsz 1 maja, obchody 1 maja mają tradycję ponad 150 lat, ale w naszej tradycji polskiej są to obchody zawłaszczone w zasadzie. Zmonopolizowane przez pamięć czasów PRL-owskich, kiedy na te marsze 1 maja wchodziło się niejako z przymusu. Nikt z własnej woli nie chodził na coś takiego, bo to było po prostu rzeczą nieprzyzwoitą. Teraz Młodzież Wszechpolska próbuje odwrócić tą tendencję. No pytanie, czy to jest ruch w dobrą stronę? No, może by tak pomyśleć o braku opodatkowania pracy,